duży będzie. Dzień dobry Państwu, dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem. Proszę Państwa, rzeczywiście to wprowadzana w życie ustawa, która nazywa się ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ale popularnie bywa określana jako ustawa o sieci szpitali. Ta ustawa jest wprowadzana w życie, weszła już w życie, w pełni zadziała 1 października, ale zanim nastąpi ta data, to jest mnóstwo różnych przygotowań. W tej chwili jesteśmy na etapie wydawania kolejnych rozporządzeń wykonawczych, które wprowadzają szczegóły tej ustawy w życie. Są ostatnie przygotowania do sporządzenia wykazu szpitali, które znajdą się w sieci. No i jednocześnie są przygotowania do skonstruowania nowych kontraktów opartych o te nowe zasady. Oczywiście w Narodowym Funduszu Zdrowia stale biegną różne inne prace, których jest w związku z tym, że skończyliśmy z zamrożeniem systemu, czyli istnieje konieczność zawierania nowych umów, praca B. Proszę Państwa, zanim powiem kilka słów na temat sieci szpitali, to chciałbym jednak cofnąć się troszkę, żeby pokazać to, o czym zresztą już Pani Wojewoda mówiła, to znaczy pewną logikę, według której postępujemy, bo to nie jest ustawa wyjęta z kontekstu. To nie jest, jak niektórzy mówią, rewolucja, zmiana duża, istotna, ale jest to zmiana systemu, która jednak wpisuje się w pewien ciąg zdarzeń czy pewną logikę. Otóż, proszę Państwa, w ciągu ostatnich, można powiedzieć, prawie 30 lat, wydaje się, że wielu z nas, zwłaszcza na początku, uległo pewnego rodzaju iluzji, która w skrócie mogłaby być przedstawiona w ten sposób, że po tej stronie żelaznej kurtyny było gorzej, dlatego że nie było tutaj wolnego rynku. I że to właśnie niewidzialna ręka wolnego rynku jest głównym regulatorem czy ewentualnym sposobem na naprawienie wszystkiego. I tak jak rzeczywiście, jeśli chodzi o gospodarkę, to nie ma żadnej wątpliwości, że tak właśnie jest, to jeśli przyjrzymy się krajom, zwłaszcza krajom Europy Zachodniej, tam gdzie różnego rodzaju rozwiązania wydają się być kuszące dla nas. Nie chodzi o kopiowanie ich, ale mimo istnienia na przykład różnych systemów służby zdrowia, to wydaje się, że te systemy w zachodniej Europie działają generalnie trochę lepiej i warto przyjrzeć się, czym one się różnią. No i jeżeli się przyjrzymy, czym się różnią, to w zasadzie widać bardzo wyraźnie dwa takie obszary różnic. Jeden to jest oczywiście poziom finansowania i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że polskiej służbie zdrowia potrzeba więcej pieniędzy. Jeżeli chcemy mieć opiekę zdrowotną na poziomie, jakiego Polacy oczekują, to trzeba za to zapłacić wspólnych środków więcej. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości, jestem rzecznikiem tego, aby te nakłady powiększać. Rząd podjął już wstępne decyzje zapowiadające w wieloletnim planie finansowym stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia. W tej chwili pracujemy nad formułą, jak to ma się stać. Ale jest jeszcze druga różnica, która jest też moim zdaniem bardzo istotna. Generalnie nazwałbym to różnicą, która wskazuje, że w polskim systemie służby zdrowia panuje po prostu taki, no, można powiedzieć, bałagan, chaos, brak koordynacji, rozproszenie wysiłków. W przeciwieństwie do tych krajów Europy Zachodniej, gdzie jest pewnego rodzaju porządek, koordynacja, pomysł na to, jak to ma działać, w tym także dotycząca już pojedynczego obywatela, pacjenta. Z czego to wynika? No właśnie cofam się do tej kwestii rynkowości. Otóż proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się tym zachodnim systemom, to okazuje się, że w krajach, w których o rynku nikt nigdy nie dyskutował, o potrzebie istnienia rynku w gospodarce, są pewne obszary życia społecznego, które są po prostu spod tego rynku wyjęte. I jednym z tych obszarów ewidentnie, właściwie we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy to jest rozwiązanie bardziej państwowe, takie jak Narodowa Służba Zdrowia w Wielkiej Brytanii, czy też bardziej ubezpieczeniowe, jak we Francji, bardziej samorządowe, jak w krajach skandynawskich, to wszędzie obowiązuje zasada, że rynek ma bardzo ograniczony wstęp do obszaru publicznej służby zdrowia.
I to jest wspólny mianownik tamtych krajów. Także to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie tą drogą chce postępować, to znaczy zwiększenia odpowiedzialności publicznej, zwiększenia regulacji publicznej w tym zakresie, nie pozostawiania spraw wyłącznie wolnemu rynkowi, to jest nie tylko pewien pomysł, to z całą pewnością nie jest ideologia, tylko to jest po prostu naśladowanie dobrych wzorców światowych. I konsekwentnie tą drogą postępujemy. W związku z tym również istnieje potrzeba zwiększenia roli, a także wzmocnienia publicznego sektora systemu służby zdrowia, także publicznych placówek. No, takim pierwszym krokiem, który zrobiliśmy w ubiegłym roku, to było zatrzymanie nacisku, żeby nie powiedzieć przymusu komercjalizacji, a również stworzenia otwartej drogi do prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwłaszcza publicznych szpitali. I na tej drodze również postępujemy dalej i można powiedzieć, że sieć szpitali to jest też taki element porządkowania regulacji, a także w przełożeniu na indywidualnego pacjenta, dania możliwości koordynacji opieki nad chorym. Bo proszę Państwa, wszystko to, co robimy, jest niezwykle ekscytujące dla dyrektorów szpitali, samorządowców, związków zawodowych, środowisk medycznych, ale tak naprawdę przecież robimy to dla pacjentów i z myślą o nich to wszystko się dzieje. I teraz można powiedzieć tak, w czasie prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą sieć szpitali było bardzo dużo głosów takich, powiedzmy, podekscytowanych, zdenerwowanych, nie tylko polityków opozycyjnych, ale także właśnie tych środowisk, że tak powiem, podażowych w służbie zdrowia. Bardzo mało było słychać głosów reprezentujących rzeczywiście interesy pacjenta. No i w związku z tym wydaje się, że podczas tej debaty, także medialnej, wrzawy, która temu towarzyszyła, padło mnóstwo różnych głupstw na temat kilkuset likwidowanych szpitali w Polsce, na temat eliminacji czy eliminowania prywatnego sektora i tak dalej, i tak dalej. Ja bym się nie chciał na tym skupiać, chociaż trzeba powiedzieć wprost. Jeżeli jakiś szpital w sieci się nie znajduje, to nie oznacza jego likwidacji, tylko oznacza, że po prostu pozostaje on w reżimie dotychczasowym, czyli w reżimie zdobywania kontraktu na podstawie konkursu, czy po konkursie, czy na drodze konkursu. Jeżeli chodzi o element prywatny, publiczny, to w ogóle on nie występuje w tej ustawie. Nie jest żadnym kryterium struktura własnościowa szpitala, tego czy on będzie zaliczony czy nie do sieci. Kryteria mają charakter merytoryczny, a nie własnościowy. Ale to tyle na temat tych głupstw, które właśnie padały w tej wrzawie. Natomiast warto skupić się na tym, co sieć szpitali oznacza dla pacjentów, czy dla indywidualnego pacjenta. I proponowałbym Państwu takie krótkie ćwiczenie z tego, jak wygląda droga pacjenta, który trafia do szpitala, jest tam leczony, a następnie wypisywany do domu. Proszę Państwa, przyjęcie pacjenta do szpitala. Szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć. Myślę, że nikomu na sali tutaj nie kojarzą się te miejsca dobrze. Tłumy ludzi, często fatalne warunki oczekiwania, skrzyżowanie dwóch strumieni pacjentów ciężko chorych, którzy czekają na przyjęcie do szpitala, z tymi, którzy z takich czy innych powodów nie zdążyli do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ta sytuacja nie może być kontynuowana. I wprowadzamy, można powiedzieć, proste rozwiązanie. Przy każdym szpitalu sieciowym, czy w każdym szpitalu sieciowym, przy izbie przyjęć lub SOR-ze ma obok być zorganizowana poradnia nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, czyli takie miejsce, gdzie ci lżej chorzy będą przyjmowani. Pomysł jest przede wszystkim, czy idea, czy zamiar jest taki, żeby ulżyć tym najciężej chorym. Ci ludzie muszą być przyjmowani w godnych warunkach, bezpiecznie i szybko. I to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana dotyczy pobytu pacjenta w szpitalu. Tutaj trzeba wrócić do tego sposobu finansowania, który dzisiaj zorientowany jest na wynagradzanie szpitala za wykonane procedury. Niestety z tymi procedurami sytuacja wygląda w ten sposób, że są procedury lepiej i gorzej wycenione, mniej ryzykowne i bardziej ryzykowne, mniej skomplikowane, czy obciążające szpital i bardziej obciążające szpital w różny sposób. A zatem bardziej i mniej atrakcyjne. Niestety kończy się to tym, że są także mniej i bardziej pożądani w szpitalu, przez szpital pacjenci. To jest bardzo wstydliwa
wstydliwy aspekt służby zdrowia w Polsce. Szpitale poszukują, czy pożądają pacjentów tych bardziej atrakcyjnych, z tymi atrakcyjnymi procedurami. No i mają niestety pokusę również, żeby unikać tych, którzy są mniej atrakcyjni. Ta sytuacja nie może być kontynuowana i dlatego wprowadzamy ryczałt jako podstawę finansowania szpitala. Ryczałt oznacza większą elastyczność i mniejsze skupienie na wykonanych procedurach, a większe skupienie na, czy powrót do tego, co nazywamy misją szpitala publicznego. Bo misją szpitala, proszę Państwa, o czym wie każde dziecko w przedszkolu, jest leczenie ludzi, a nie wykonywanie procedur, albo nie wykonywanie, albo nie dążenie do dodatniego wyniku finansowego. Oczywiście nie można brać, nie brać pod uwagę tych aspektów ekonomicznych, organizacyjnych, ale misja szpitala, zwłaszcza szpitala w systemie publicznym, niekoniecznie publicznego, bo to może być także szpital prywatny, musi być zachowana. I oczywiście nie rozwiązujemy wszystkich problemów tym ryczałtem, ale to jest ten kierunek. Szpital ma się skupiać na kompleksowej opiece nad pacjentem, a nie na wykonywaniu pojedynczych, tych szczególnie najbardziej atrakcyjnych procedur. Jednocześnie, ponieważ od razu mogą się pojawić niepokoje, no, że takie zapłacenie ryczałtu i pozostawienie szpitala, że tak powiem, z własnym poczuciem odpowiedzialności mogłoby skończyć się jakimś spadkiem aktywności, prawda, niedbaniem o jakość i tak dalej, jest cały szereg zabezpieczeń. Po pierwsze, jest lista takich świadczeń, które będą finansowane na zasadach dotychczasowych, czyli no, za sztukę. Jest rozporządzenie, które listuje te świadczenia, a to są takie świadczenia na przykład jak poród, jak niektóre rodzaje diagnostyki obrazowej, tomografia komputerowa czy rezonans, niektóre świadczenia kompleksowe, na przykład kompleksowa opieka nad pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym czy po zawale mięśnia sercowego, niektóre operacje takie jak na przykład zaćma albo endoprotezoplastyki i tak dalej, pacjenci onkologiczni z kartą Grillo i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno zabezpieczenie, a drugie to, że ryczałt będzie modyfikowany, zwłaszcza następny ryczałt, czyli następny okres rozliczeniowy, będzie uzależniony od aktywności szpitala, czyli od liczby wykonanych świadczeń. Jeśli tych świadczeń byłoby mniej, to ryczałt w następnym okresie zostanie pomniejszony, a także od jakości w pewnym sensie. Jakość, dzisiaj nie mamy dobrych wskaźników mierzenia jakości, ale niektóre mamy. Na przykład akredytacja Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie będzie podwyższać ryczałt. Także wykonywanie niektórych świadczeń specjalistycznych, także większa ilość świadczeń wykonywanych w ambulatorium przy szpitalu. A zatem sytuacja pacjenta powinna się w tym zakresie również poprawić. No i wreszcie ostatni element to jest wypisanie pacjenta do domu. Proszę Państwa, dzisiaj pacjenci w szpitalach leżą bardzo krótko i wypisywani są w stanie, który jest daleki od pełni zdrowia. Z zaleceniami zgłoszenia się do lekarza specjalisty, do rehabilitacji. No i tutaj następuje bolesne zderzenie z rzeczywistością, bo po pierwsze trzeba gdzieś znaleźć miejsce, gdzie to się dzieje, a to nie jest takie proste, zwłaszcza jak się jest chorym, a często w podeszłym wieku. No a jak się już znajdzie takie miejsce, to się okazuje, że tam jest kolejka, i to czasem wielomiesięczna. To potrafi zniweczyć kompletnie skutek, pozytywny skutek, dobry skutek leczenia, tego intensywnego leczenia szpitalnego. No i to też zmieniamy. Zmieniamy w taki sposób, że szpital, który jest w sieci, będzie mógł w ramach, czy powinien w ramach swojej struktury w poradni przyszpitalnej zaopatrywać pacjenta wypisanego do domu w zakresie, który jest niezbędny, a także będzie mógł zaoferować mu rehabilitację, jeżeli taka jest potrzebna. Te trzy elementy, przyjęcie do szpitala, pobyt w szpitalu i wypisanie ze szpitala z perspektywy pacjenta od 1 października powinno się zmienić na lepsze. I to jest cel całej tej ustawy. Bardzo dziękuję za uwagę i jestem gotów.